Hejka, witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z kilkoma książkami, które zalegają na mojej biblioteczce i są cały czas nieprzeczytane, mimo że bardzo mnie interesują, mimo że bardzo ja chciałabym się dowiedzieć, co się w nich dzieje, ale jakoś tak nie mogę się zebrać, żeby po nie sięgnąć. Także mam tutaj książek 9, więc bez zbędnego przedłużania zacznę Wam o nich już opowiadać. Pierwszą książką jest Dziewczyna, kobieta inna, czyli książka, która miała premierę w zeszłym roku i którą ja... po którą bardzo chciałam sięgnąć już zaraz po premierze, ale później jakoś tak kupiłam tą książkę, odłożyłam ją, no i tak leży, nie? I mamy tutaj historię 12 kobiet, które pokazują nam swoją podróż przez życie, swoje różne plany, swoje różne poszukiwania i tego typu rzeczy. Ja jestem tego bardzo ciekawa, ale no jakoś nie mogę się totalnie za to zabrać. Nie mam zielonego pojęcia dlaczego. Ja tą książkę kupiłam z myślą, że ją zaraz przeczytam, no i jak widać nie pykło. Mam nadzieję, że w tym roku po nią sięgnę, bo naprawdę no, jestem mega ciekawa, chciałabym się dowiedzieć, jakie są tutaj losy naszych bohaterek. One wszystkie są mieszkankami Wielkiej Brytanii, więc no, zobaczymy, co tam się będzie działo i mam nadzieję, że mimo wszystko ja po nią sięgnę. Następne dwie książki są to książki, które poniekąd są bardzo podobne. Pierwszą z nich jest Manson, czy to ma podtytuł? Tak, CIA, narkotyki, mroczne tajemnice Hollywood. I to jest historia człowieka, który był taką głową, jak to nazywał ładnie, grupy religijnej, która się nazywała Rodzina i który popełnił kilka morderstw i ogólnie ta grupa to mieli być tacy, wiecie, tacy hipisi i w ogóle i jej, peace and love, nie? No i jakby troszeczkę te morderstwa się tutaj z tym wykluczają. Autor tej książki poświęcił 20 lat swojego życia, żeby odkryć wszystko wokół tego, co się działo właśnie w sprawie Mansona, co się działo wokół jego osoby, jak doszło do tego, że stał się on taką osobą, jaką się stał. Poświęcił swoje życie, poświęcił swoją karierę, popadł w ruinę i ludzie uważali go za takiego człowieka, który popadł w obsesję najnormalniej w świecie, ale w tej książce podobno wyszły na jaw fakty, które nigdy wcześniej nie były odkryte, więc jestem bardzo ciekawa. Tak samo jak byłam ciekawa, kiedy ta książka wyszła i już chyba z 3 razy chciałam po nią sięgnąć, ale jakoś tak mi się nie zeszło, więc... tak, ona jest dosyć grubiutka, ale mam nadzieję, że po nią kiedyś sięgnę, bo bardzo mnie ta sprawa interesuje. Podobna sytuacja tyczy się tej książki, czyli co się stało w Jonestown, sekta Jima Jonesa i największe zbiorowe samobójstwo. Mamy tutaj też kolejnego przywódcę sekty, czyli właśnie Jima Jonesa, który dla swojej sekty, dla swojej grupy religijnej, czyli Świątyni Ludu, stworzył miasto, które się właśnie nazywało Jonestown, no i tam pewnego dnia wszyscy popełnili samobójstwo praktycznie, czyli około 1000 osób po prostu zakończyło swoje życie, a to wszystko dlatego, że właśnie ten pan im tak powiedział. No i ja jestem ciekawa, czego się tutaj dowiem. O tym reportażu ja słyszałam same pochlebne opinie, nie słyszałam żadnej negatywnej opinii na ten temat, a ja mimo wszystko nie mogę się za to zabrać. Przeczytałam jedynie wstęp i jakoś dalej nie mogłam pójść, więc mam nadzieję, że za jakiś czas mi się uda do tego wrócić i przeczytać już całe, bo wiem, że to będzie coś szokującego, coś bardzo interesującego i coś, co idealnie się wpasowuje w moje gusta, więc liczę na tą książkę i liczę na to na siebie, że kiedyś po nią sięgnę. I teraz troszeczkę z innej beczki, mam tutaj Córkę zegarmistrza, czyli książkę, która mnie skradła totalnie okładką. Ja mam już parę ją dobrych lat na półkach, ale no do tej pory jakoś tak się mi nie zeszło, żeby ją przeczytać, a historia brzmi całkiem ciekawie, bo tak sobie dla odświeżenia przeczytałam dzisiaj, co tutaj się dzieje. I to, co się tutaj dzieje, no to pewnego roku, chyba 1862, do domu, które się nazywa Birchwood, przyjeżdża grupa artystów i mają oni w planach spędzić tam miesiąc na łonie natury, pewnie coś tam, wiecie, twórczego porobić, ale tak się dzieje, że jedna kobieta zostaje zamordowana, a druga zostaje, jakby znika i nie wiadomo, co się z nią dzieje. I ponad 100 lat później pewna archiwistka z Londynu dostaje w swoje ręce taką pocztówkę, powiedzmy, z namalowanym właśnie tym domem i z jakiegoś powodu wydaje jej się on znajomy. No i tutaj będziemy się dowiadywać, o co chodzi, dlaczego. I to brzmi super, no brzmi bardzo dobrze. A ja z jakiegoś powodu cały czas zapominam o tej książce. Ona już tyle razy lądowała u mnie na TBR-ach, że sobie nie zdajecie sprawy, a dalej nie sięgnęłam po tą. Mimo że no, brzmi ona mega ciekawie, jest to dosyć już stara książka, ale nadal wydaje mi się bardzo interesująca, więc liczę na to, że ją przeczytam. I ten filmik jest chyba stworzony też po to, żeby mnie trochę zmusić do czytania tych książek, które u mnie zalegają, po które ja chcę sięgać, które wydają mi się interesujące, a które schodzą zawsze na dalszy plan przez jakieś inne książki, więc jej! Księga Zapomnianych Dusz to jest książka, po którą ja sięgnęłam tylko dlatego, że miała piękną okładkę, to raz, a po dwa, że miała super opinię, jeżeli chodzi o oryginał, czyli The Binding. Jak już się pojawiła na polskim rynku, no to te opinie zaczęły troszeczkę spadać, mam wrażenie, i ta książka już nie była tak pochlebnie oceniana jak jej oryginał. No i chyba głównie dlatego ja tą książkę odwlekam, bo tak jak na przykład było z książką 10 tysięcy drzwi, ona znowu w oryginale miała super opinię, ja ją przeczytałam po polsku, więc tej się trochę obawiam, ale jestem i tak mimo wszystko ciekawa, bo mamy tutaj chłopaka, który pracuje na farmie, pomaga rodzicom jak może i pewnego razu dostaje on takie wezwanie na praktykę do introigatorki. No i on poznaje tak naprawdę wszystkie te rzeczy związane z książkami, no i ma szansę odnaleźć tam właśnie samego siebie. Dlatego mimo wszystko ja jestem ciekawa, chociaż trochę się obawiam właśnie, że ta książka podzieli losy 10 tysięcy drzwi, że ona mi się po prostu nie spodoba, ale zobaczymy. No pięknie jest wydana, jest cudowna, więc liczę na to, że będzie też dobrą pozycją, chociaż boję się. Next. Dalej mam książkę, po którą za każdym razem, jak ja ją biorę do ręki i za każdym razem, jak ja czytam ten opis, to ja chcę po nią sięgnąć. I to jest Królowa Terlingu, która tak pięknie się błyszczy. To jest książka, o której ja Wam mówiłam chyba w jakimś TBR-ze, że bardzo chciałabym ją przeczytać. Chyba w TBR-ze marca, bo na kwiecień nie robiłam. I to jest historia, w której księżniczka wyprowadza się jako dziecko ze swojego królestwa i przenosi się gdzie indziej, a właśnie jej królestwem rządzi zła królowa, tak zwana Szkarlatna Królowa. No i nasza księżniczka chce wrócić do królestwa, chce przejąć z powrotem władzę, no ale oczywiście ta zła królowa nie chce tego tak od razu oddać, więc szykują się tutaj pewne zamachy na nią, jakieś takie różne sytuacje. Brzmi to mega intrygująco, brzmi to ciekawie. To jest trylogia, której dwie kolejne części ja oczywiście mam na swoich półkach, ale jakoś tak, czemu ja po to nie sięgam? Pojęcia zielonego nie mam, ale liczę na to, że naprawdę niedługo będę to czytać, bo kurczę, mówię, za każdym razem jak mam ją w łapkach, to mam takie czytałabym to. Więc przeczytam to kiedyś. Kolejna książka, która skradła mnie okładką, czyli Zaraza. Jest to książka o czterech jeźdźcach apokalipsy, którzy schodzą na ziemię i główna bohaterka chce jeźdźca powstrzymać, jeźdźca Zarazę, ale no nie wie, że go nie można zabić, więc zostaje ona przez niego uwięziona i maltretowana, czy coś takiego. I im dłużej oni ze sobą przebywają, tym dziwniejsze uczucia wobec siebie zaczynają czuć. Więc podejrzewam, że tutaj będzie taki wątek miłosny, który może być dosyć ciekawy. Ja różne rzeczy słyszałam o tej książce, ale chciałabym po nią sięgnąć, chciałabym się dowiedzieć, jakie będzie moje wrażenie, bo temat ogólnie czterech jeźdźców apokalipsy w książce może być bardzo ciekawy i może być bardzo fajnie ograny, więc jestem ciekawa. Zostały nam dwie książki, jedna z nich to jest kontynuacja serii i jest to Złodziejka Magii, czyli kontynuacja Ostatniego Maga, który mi się ogromnie podobał. To była dla mnie bardzo przyjemna lektura. Taka trochę, mam wrażenie, na tamten czas była dla mnie trochę inną lekturą od takich, które ja z reguły czytałam. I mamy tutaj akcję, która rozgrywa się w Nowym Jorku, którym rządzi zakon, czyli takie stowarzyszenie, które jest przeciwko osobom magicznym, które stara się je wyeliminować. No i nasza główna bohaterka, czyli Esta, jest właśnie przedstawicielką tych osób magicznych, potrafi ona się przenosić w czasie i właśnie zostaje ona wysłana do przeszłości, żeby tam zdobyć pewną księgę, która odmieni losy jej ludu i odmieni w ogóle wydarzenia, także żeby jej ludzie, jakby jej rodzaj nie był taki uciskiwany i nie był taki właśnie, wiecie, źle traktowany. No i tutaj będziemy poznawać kontynuację jej losów, bo pierwsza część tej książki tak się skończyła, że ja byłam w ciężkim szoku i byłam bardzo zaciekawiona, jak to się będzie kontynuować. Minęły 2 albo 3 lata, a ona dalej leży na mojej biblioteczce nieprzeczytana, więc brawo ja. Ostatnia książka w tym filmiku jest to Historia pszczół. I tutaj bardzo krótko poznajemy tutaj historię świata, w którym nie istniałyby pszczoły i do czego to mogłoby prowadzić. Ta książka interesowała mnie, odkąd ja pierwszy raz o niej usłyszałam. Jak w końcu ją zdobyłam, to myślałam, że od razu ją przeczytam, no i jak widać tego nie zrobiłam. A dalej jestem mega zainteresowana i tak mi się wydaje, że ja nie sięgam po tą książkę tylko dlatego, że podobno kontynuacja, czyli Błękit, nie jest już dobra, jest wręcz zła i wszystkie osoby, które ją czytały, każdą opinię, którą ja słyszałam, ona była negatywna. I dlatego mnie ta książka troszeczkę tak od siebie odwodzi, że tak powiem, no ale z drugiej strony o tej opinie są świetne i nie wiem, ja bardzo bym chciała sięgnąć po wszystkie te książki, bardzo bym chciała je wszystkie przeczytać jak najszybciej i mam nadzieję, że sięgnę po nie w tym roku, ale tak jak zaczęłam mówić Wam, dlaczego ja po nie nie sięgam, to w sumie ja nie mam żadnego dobrego powodu, po który ja nie sięgam, dlaczego ja nie sięgam po te książki, więc nie wiem, mam nadzieję, że mnie jakoś zmotywujecie do tego. To nie są oczywiście moje wszystkie nieprzeczytane książki, to są tylko te, które ja miałam ogromną ochotę sięgnąć zaraz po kupnie i jakby do tego nigdy nie doszło. Mogłabym tutaj na przykład wziąć Zimę Czarownicy, czyli kontynuację Niedźwiedzia i Słowika, ale jest to tak dla mnie zimowa książka, że ja i tak po nią bym nie sięgnęła od razu, więc dlatego jej tutaj nie dawałam. Ale tak, ten stosik i tak mnie przeraża, bo jak widzicie jesteśmy prawie na tej samej wysokości, więc świetnie. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten filmik. Dawajcie znać w komentarzach, po jakie książki Wy bardzo chcielibyście sięgnąć, takie, które zalegają u Was na bibliotece, które chcieliście dawno przeczytać, a nadal tego nie zrobiliście. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie, klikajcie lajki, klikajcie subskrypcje i widzimy się w kolejnym filmiku. Cześć!